Niedziela. Bardzo sympatyczny dzień, taki w sam raz na ryby. Na ryby. To jest echo, po prostu to jest taki dziwny obszar, kurczę, że się wszystko odbija od niczego. Ja nie wiem, to jest tak dziwna sprawa bardzo. Jak widzicie, pogoda jest po prostu rewelacyjna, ale dzięki temu przynajmniej człowiek się nie spoci. Nie mogę. W każdym bądź razie, jest to pole u babki, u której byliśmy, jedno żeśmy zrobili z Dareczkiem swego czasu. Rewelacji kompletnie żadnych nie było do tego stanu, że byliśmy zniesmaczeni. Znaczy babka jest super, jest ekstra, jest naprawdę... Baba jest rewelacyjna ale po prostu. Ale też ma detektor. Ale też ma detektor. Przestań! Jaki tam detektor? W każdym bądź razie, jakoś tak mijaliśmy ją, bo mieliśmy drugie pole obiecane, że możemy sobie wyjść w każdym momencie w zasadzie, ale ze względu na to, że na tym pierwszym była totalna bida, więc na to drugie nam się nie chciało. No i tam w międzyczasie oczywiście jakieś różne rzeczy, żeśmy robili gdzieś tam na innych farmach i tak dalej. Argo dzisiaj testujemy, kurczę, i chodzimy i uczymy się na mikserze. I powiem wam, że jest efekt. Dobra, mniejsza o to. Mikser, ponad 15 cm, głębokość dosłownie kreta pinpointera. I już wam pokazuję, co żeśmy znaleźli. I jeszcze nie czyściłem. I nie będę tarł w portki, żebyście się nie czepiali. Staram się też nie przeklinać, jakbyście zauważyli. Zaraz, momencik. Bo nie tu naciskam, no nie? Z wrażenia. Ja wiem, że to nie wygląda na monetę, prawda? A jednak, panowie, to jednak jest moneta. A teraz się przyjrzyjcie. Czy teraz już coś widać? Teraz już chyba coś widać. Dobra, zaraz, ponieważ kazaliście mi czyścić szczoteczką, bo nie można tak z monetami postępować i po prostu wam serce się pękało na dwie części, więc muszę niestety wyłączyć telefon, wyczyścić i nakręcić jeszcze raz. Także do za chwilę. Dobra, panowie, oczyściłem zgodnie z recepturą zaleconą przez moich kochanych fachowców. No jest dziwna sprawa, tak? Bo kurczę, wygląda na jakąś blachę bardziej z jednej strony, niż na monetę. Trochę tak jakby kurz i popiół opadł. Tu jest taki napis delikatny, jakby widać, ale to chyba tego nie zobaczycie niestety. A z tej strony, no z tej strony to wygląda już bardziej na monetę. Aczkolwiek nie podoba mi się ten odcień na niej, bo to biło na srebro mocno. I nie wiem, kurczę, co mam myśleć na ten temat. O. No napis jest, widać, że coś na tym jest wybite. Ale co dokładnie, diabli wiedzą. Sprawa dziwna. Pokażę wam jeszcze tylko, jak brzegi wyglądają monety. O, tak może ostrość jest. W ten sposób. Jeśli to jest moneta. Cokolwiek to jest, jest dziwne. No i było dosyć głęboko. Teraz diabli wiedzą, co jest grane. O co kaman. Wszelkie ewentualne propozycje co do tego, co to może być, są bardzo mile widziane, wręcz wskazane. Więc zapraszam, tak? Zgaduj z gadula. Nagrody na razie nie ma za trafne wytypowanie, ale coś tam wymyślimy. Dołek, kurczę, bardzo słuszny, jak widzicie. Zaraz wyłączę pinpointera. Proszę. Pinpointer się chowa całkowicie i to było na samym dnie, tak jak to tutaj widać w tej chwili. Zaraz wam pokażę, co to jest, bo ja sam jeszcze do końca nie wiem, zobaczyłem tylko po prostu coś, co wygląda jak sreberko, tak? No poproszę ostrość. O, właśnie. No, to jest podobna blaszka do tej, którą znalazłem wcześniej. Ale czy to jest srebro? I czy to w ogóle coś jest? To ja naprawdę nie mam bladego pojęcia. Zaraz próbuję to oczyścić bardziej. No i co? Okazało się, że to jest dokładnie ta sama monetka. O ile to jest monetka oczywiście, bo widzicie, jak to wygląda. Znaczy z tej strony to wygląda na monetkę. Zaraz mi... Będziecie wiedzieli, o czym mówię. O, tak wam pokażę, to najlepiej chyba widać. Jest jakby postać głowy jakiejś, z jakimś jakby pióropuszem. Nazwa brzmi bardziej bardzo po skandynawsku bardziej niż
niż po angielsku. Ja nie wiem, co o co come on. A z tej strony jest tak. Niby coś tu na górze jest, ale niby nic. To nie jest sreberko. To wygląda jak sreberko, ale raczej to nie jest srebro według mnie. Naprawdę jestem total confused. Zdecydowanie. Rozwalony jestem. Nie mam bladego pojęcia, co jest Kaman. Jak wiecie, dajcie znać. Mówią, idziesz na ryby, a znajdujesz coś innego, na przykład my. Ruchy. My idziemy, my przyszliśmy na ten, poszukać jakiegoś złota, jakiegoś srebra, a znaleźliśmy, co? Jajka! Jajka czego? Jaja sobie z nas robią. Jaja sobie z nas robią, dokładnie. A jaja czego to są? Kulika wielkiego. Kulika wielkiego. Kolega jest tu znawcą, specjalistą. Niedługo będzie też specjalistą w metal detectingu, ale na razie jest tylko specjalistą w ptakach. Takie sobie... Chodź. One się trochę złoszczą, bo my tutaj te jajka filmujemy. O, takie jajeczka sobie leżą. Tak się zastanawiam, może by wziąć do domu, jajecznicę zrobić, ale tylko trzy. To bez sensu, nie daje mi się. Dobra, tam sobie ptaszki, nie wiem czy go widać, chyba go nie widać, że sobie fruwa i okrzykuje nas mocno. Co, na razie już się powoli zaczynamy zbierać. Ogólnie rzecz biorąc, no kiepsko jest. Kolega nic nie znalazł ciekawego, to mnie martwi najbardziej. Ja coś tam mam, chociaż to chyba wcale nie są monetki. Nic, pożyjemy, zobaczymy.